Hejka, dzień dobry, witam się z Wami ponownie i zapraszam na drugą część Open Boxu z AliExpress. Widziałyście, ile tych paczek było w pierwszej części, no i mówię Wam już tutaj 100%, że w drugiej części wcale tych paczek nie będzie mniej, nie wiem, czy nawet nie jest więcej, więc bez zbędnego gadania będziemy przechodzić do otwierania, bo naprawdę szkoda czasu marnować na gadanie, kiedy mamy tyle rzeczy do pokazania. A Wy weźcie sobie coś do picia, kawkę, herbatkę, drinka, winko, co tam sobie lubicie pić i przechodzimy już do otwierania. Pierwsza paczuszka wygląda tak. Nie wiem, co tu może się znajdować. Może właśnie tutaj są pierwsze kosmetyki. No nie. Myślałam, że może kosmetyki, bo taka paczuszka była dziwnie gruba, ale jest to torebka. Ta torebusia wygląda tak. Widzicie, dopasowana jest nawet dzisiaj do mojej sukienki. Jest ona w kolorze nude. Mi brakowało takiej właśnie torebeczki w takim kolorze. Ja mam naprawdę bardzo dużo torebek. No ale widzicie, zawsze jeszcze coś się znajdzie, czego nie macie. Tak ona wygląda. Jest wykonana z pożywa sztucznego, ale ono jest bardzo mięciutkie. Tutaj nie dali bąbelkowych worków, tylko papiery nawkładali. Wiecie, papiery nawet wkładają w Michaelu Korsie, więc nie wkładają żadnych takich wypełniaczy do torebek, żeby one się nie zniekształcały. Bo byliśmy w Michaelu Korsie, kupiliśmy kilka torebek i właśnie wiem to z autopsji, więc nawet w drogich torebkach nieraz nie macie dobrego zabezpieczenia. I tak wygląda ta torebeczka. Ja chcę zapiąć tutaj łańcuszek, żeby Wam pokazać, jak ten łańcuszek wygląda. O, łańcuszek wygląda tak. On tutaj na końcu ma taki paseczek, więc pewnie można sobie też w ręce trzymać. Tak wygląda ta torebka. No ona troszeczkę zniekształciła się w podróży. Jest dość gruba. Tak ona wygląda. Ładny ma tutaj ten taki złoty element. W środku jest dość pakowna, bo ona ma tutaj dwie przegródki. Zobaczcie, jest jedna przegródka i druga przegródka. No i zapina się to jednym zamkiem, więc tutaj złodziej nie będzie miał jak wsadzić do tej torebki Wam ręki, bo ona jest tu zapięta na tą klapkę i oprócz tego w środku na zamek. Fajnie działają te magnesy, bo automatycznie się ona zapina. No naprawdę śliczna torebusia, ładnie wykonana. Ona jest taka nude, ale w kolorze takiego pudrowego różu. Bardzo, bardzo delikatny róż, więc myślę, że będzie wyglądała ładnie do wielu stylizacji. No ona troszeczkę się tutaj podniekształcała, widzicie? Trzeba ją po prostu doprowadzić do porządku, ale myślę, że bardzo udany zakup. No i widzicie, ją zamawiałam gdzieś około w maju, bo to jest typowo taka właśnie, widzicie, letnio-wiosenna torebeczka, nie na takie jesienną pogodę jak teraz. Następna paczka już jest rozerwana, bo niestety muszę Wam powiedzieć, dwa tygodnie temu zamówiłam sobie na Amazonie taką tradycyjną sukienkę na Oktoberfest, bo mieliśmy w pracy Oktoberfest i ja sobie zamówiłam właśnie, kosztowała 28 euro. No i wiecie, i tak podadrywałam te worki, żeby zobaczyć, czy to nie jest akurat ta sukienka. No i ta sukienka w ogóle do mnie nie dotarła. Pieniądze dostałam już z powrotem, więc zobaczymy, czy ona tutaj gdzieś w tych paczkach się nie znajduje. To są dwie sukienki letnie. Jedna wygląda tak. Tego lata były bardzo modne właśnie te takie poplamione, jakby wywielaczem ciuchy. Ja mam jedną taką sukienkę, taką niebieską. I naprawdę bardzo fajnie wygląda. A ta to miała być taka hiszpanka i widzicie, no, lata zamówienia przychodzą dopiero teraz. No i od razu Wam powiem, że materiał jest przezroczysty, bo widać po prostu przez to wszystko. Ja Was przez to teraz widzę. To jest taka hiszpanka i na pewno zaraz będę otwierać spór ze sprzedawcą. Ja nie wiem, czy jeszcze po prostu to zamówienie jest otwarte, bo ono jest bardzo długo w moim zamówieniu. No ja nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, że ona po prostu jest przezroczysta. Ale materiał jest taki miły, delikatny, więc powinna fajnie się nosić na lato, no ale niestety musicie tutaj się spodziewać, że będzie Wam wszystko widać. Więc jeśli na plażę, na strój, to tak,
ale dochodzenia gdzieś po mieście, no to raczej nie sądzę, no bo same widzicie, po prostu no wszystko prześwituje. Wzór jest ładny, sukienka jest ładna, materiał jest dość fajny. Myślę, że nie będzie na mnie za długa, bo większość sukienek właśnie tych długich jest na mnie za długa, ja muszę skracać. Ta będzie w dobrym rozmiarze, no ale już tu ją odkładam, żeby zaraz sobie otworzyć zamówienie i zobaczyć, czy po prostu już nie jest przedawnione i tak nie dostałam zwrotu pieniążków. A jeśli nie, no to otworzę spór ze sprzedawcą i zrobię zdjęcia, że ta sukienka po prostu ma materiał przezroczysty. I jestem w 100% pewna, że po prostu AliExpress odda mi pieniądze. Następna sukienka jest taka u góry czarna, bawełniana, a dół ma taki puszczony. Ja już mam jedną taką sukienkę czarno-białą, więc wiedziałam, czego się spodziewać. Tutaj jedynie materiał może się różnić, dlatego że to jest całkowicie inny sprzedawca, no ale materiał jest podobny. Góra jest właśnie taka na ramionczkach, taka bawełniana. Zobaczcie. A dół jest puszczony pod biustem i po prostu luźno jest taka do kostek. Mam już jedną właśnie też z takim podobnym wzorem biało-czarną. No i teraz zamówiłam sobie taką czarno-zieloną, bo ja mam bardzo mało zielonych rzeczy w szafie, więc teraz postanowiłam to nadrobić i zamówiłam sobie kilka zielonych rzeczy, ale to miały być sukienki na lato, a już mamy jesień. Następna paczka wygląda tak, więc możecie się spodziewać, że tutaj będą znajdować się buty i to chyba ze dwie pary butów z tego co tu widzę. Nie chciałabym tutaj nic przeciąć, bo one są tak sztywno tutaj zapakowane. Mam jedne kowbojki z AliExpress, nie pokazywałam wam. Naprawdę są świetne. I naprawdę buty na AliExpress są takiej samej jakości jak kupicie w sklepach. Więc jeśli nie trzeba przepłacać, to nie mam, to możecie sobie po prostu zamówić. Bierzcie tylko pod uwagę to, że właśnie chińskie rozmiary są o jeden rozmiar mniejsze. Więc jeśli zdecydowałyby... O, jakie super są te buty. Ja pierniczę. O, patrzcie. Ja już podobne buty w zeszłym roku zamówiłam. Zobaczcie, i tutaj mamy trochę chińskiego powietrza za darmo. O, nawet więcej chińskiego powietrza za darmo. Ale buty po prostu są rewelacyjne. One kosztowały 65 zł, bo dokładnie pamiętam ich cenę. Tak one wyglądają. Naprawdę, no są perfekcyjnie wykonane. No są po prostu cudo. Cudo. I ja zamówiłam rozmiar 38. I już mierzyłam tamte białe buciki z poprzedniego holu i powiem wam, że zrobiłam bardzo dobrze, że zamówiłam właśnie ten jeden rozmiar większy, bo one są na mnie idealne i powiem wam, że one są przeznaczone do wąskiej stopy, że jeżeli macie szerszą stopę, no to niestety będą was cisły, bo tutaj są dość wąskie, ale te po prostu no, wyglądają super, no. Która z was nosiłaby takie buty? No powiedzcie mi, to są takie alaglane, ale otwierane na zamek i są niskie, bardzo ładnie ozdobione. Nie mają tutaj takich, wiecie, czubków wystających. No naprawdę, no piękne są. No jestem zachwycona tymi butami. Najlepszy zakup po prostu ostatnich miesięcy. O, znowu powietrze. Bardzo dobrze zabezpieczone, widzicie, nic nam się tutaj nie zniekształciło. Buty są naprawdę ciężkie. Ciężkie są te buty. No piękne są, po prostu cudo. No będę się tutaj nad nimi zachwycać, ale na same zobaczcie, jakie piękne są te buty. W środku one są ocieplane takie leciutko, takim filcem, więc one nie są na zimę. No ale Jezu, jak one mi się podobają. Cudowne buty, piękne. I zaraz przebieram się z tej sukni i wskakuję w jakąś, w jakiś luźny strój, w jakieś dżinsy, w jakiś sweter, żeby właśnie ubrać sobie te buty. Następna paczka jest również troszeczkę rozerwana, bo były poszukiwania właśnie tej sukni na Oktoberfest. I tutaj również znajdują się ciuchy. Co tutaj jest? O, tutaj jest sukienka, którą już mam. Mam taką sukienkę. Później dopiero zajrzałam sobie do szafy i się okazało, że ja tą sukienkę już mam. Góra jest z koronki.
tak ona wygląda, a dół jest plisowany. I jak już będę miała studio, to obiecuję Wam, że te wszystkie rzeczy, które na mnie nie pasują, których ja nie będę nosić, odkładam je w tej chwili. Wszystkie będą przeznaczone dla Was na rozdania. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was do zostawiania subskrypcji właśnie teraz. Uderzajcie w dzwoneczek. Zachęcam też do aktywności na tym kanale, bo ja chętnie rozdaję swoje rzeczy moim stałym widzom. Jeśli widzę, że bierzecie czynny udział w tworzeniu tego kanału, dajecie komentarze, widzę po łapkach w górę, widzę po wyświetleniach i wiem, kto ogląda te filmy, więc zachęcam Was do tego gorąco, bo widzicie, tą sukienkę to ja już na pewno mam. Dół jest plisowany. Naprawdę bardzo fajna sukienka, ma jeszcze paseczek. No musiałybyście zobaczyć, jak ona wygląda. Góra jest taka koronkowa, przezroczysta, więc trzeba mieć ładną bieliznę. No ale to już się po prostu u mnie w szafie powtarza, bo ja już tą sukienkę mam. Następna rzecz jest taka bladoróżowa. I to jest druga sukienka. Ja myślałam, że to jest spódnica. I ja tą sukienkę, powiem Wam, że ostatnio widziałam na kanale jak nazywa się to, u Marty Enjoyment. I ona właśnie miała tą sukieneczkę właśnie też w tym kolorze. Ja myślałam, że ta góra będzie w innym kolorze, a dół będzie w innym kolorze. Tak ona wygląda, coś podobnego też do tamtej. Góra jest właśnie gładka, a dół jest plisowany. Naprawdę bardzo ładny kolor, ja uwielbiam takie kolory. No ale widzicie, no to jest sukienka na lato, więc musi niestety poczekać do lata. Mam nadzieję, że szybciej uda mi się ogarnąć te moje studio i będę Wam mogła po prostu pokazać, jak te rzeczy wyglądają na mnie. A jeśli na mnie nie pasują, to może będą pasować na którąś z Was. Następna rzecz jest paski. I ja sobie nie przypominam, żebym ja coś w paski zamawiała. Zaraz zobaczymy, co to jest. Na pewno coś bardzo sztucznego, bo tu już widzę. O, i to jest taka sukienka. Po prostu, no nie w moim guście ta sukienka. Ona miała być, ona jest tutaj taka asymetryczna dołem. Wzór jest fajny, bo jest taki w paseczki, ale materiał jest strasznie sztuczny, po prostu no taki ciężko nawet mi jest to do czegoś porównać. No sztuczny, po prostu sztuczny w dotyku, będziecie się w tym pocić. No biorąc pod uwagę fakt, że ona jest bardzo wycięta, no to może gdzieś tutaj pod pachami wszędzie, kurde, będziecie miały powiew powietrza, więc nie. No i ona jest przezroczysta, po prostu widać przez nią wszystko. I tutaj ta sukienka na pewno leci do albo do zwrotu, albo do zwrotu gotówki. Zobaczymy, jak to Chińczyk sobie zrobi. Bo wiecie, że te zamówienia już są z maja, z kwietnia, z czerwca, więc niektóre już po prostu już dawno odzyskałam zwrot pieniążków. Muszę po prostu posprawdzać zamówienie, jak to dokładnie wygląda. Następna paczuszka wygląda tak, jest tutaj również rozerwana. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. Tutaj znajduje się chyba właśnie spódniczka. Zobaczcie, ja bardzo lubię właśnie ten kolor, bo u mnie to wiecie, jak zacznę nosić czerwony, to czerwony, jak różowy, to różowy, a jak czarny, to czarny, zależy od fazy. I na pewno postaram się zrobić porządek w mojej szafie i zobaczę, które rzeczy po prostu już na mnie nie pasują, które już mi nie pasuje nawet ubierać. I tak jak mówię, zachęcam, żebyście obserwowały te filmiki, to na pewno coś uda Wam się u mnie wygrać. Spódniczka jest naprawdę bardzo ładnie wykonana. Ja mam również inne spódniczki, takie plisowane z AliExpress i nie są tak dobrze wykonane. Guma jest naprawdę bardzo szeroka, fajna. Myślę, że nie będzie bardzo ciasna, bo wiecie, jak ciasno Wam tutaj będzie opinać, no to wyjdą Wam wałki, a tego nie chcemy. Ta spódnica ma podszewkę. Naprawdę bardzo ładnie wyglądana spódniczka, ale Darek mówi, że ja w takich spódnicach wyglądam jak ciotka, bo jestem dość niska i nie powinnam takiej długości nosić, ale myślę, że taka właśnie długość do połowy łydki
wygląda u mnie dobrze. Następna rzecz jest koloru takiego jesiennego. To jest taka cegła. Coś ładnego. To jest coś też wpisowanego i ma pasek. No, spódnica w porządku i to jest też sukienka w porządku. Mam już jedną podobną, ale niestety przyszła do mnie w za małym rozmiarze. Ładny kolor, fajny fason na jesień, zobaczcie. Dół jest również plisowany, no te plisy po prostu szybko nie znikną z wybiegów, naprawdę będą bardzo długo modne. Może kiedyś przy okazji jakiegoś mierzymy, pokażę Wam spódnicę czarną, plisowaną, którą kupiłam sobie w Lumpeksie. I zobaczycie, jaka naprawdę jest bardzo dobrej jakości i świetna jest ta spódnica. Więc ta sukienka wygląda tak. Myślę, że na teraz właśnie na jesień będzie idealna, bo kolory są takie właśnie jesienne. Bardzo fajny materiał, więc widzicie, no, od jednego sprzedawcy jedno jest do dupy, a drugie po prostu jest wspaniałe. Powiem Wam, że już zmęczyłam się otwieraniem tych paczek i nie będę już teraz zbierać aż tak bardzo dużo, żeby po prostu otwierać godzinę. No i łyk winka i jedziemy dalej. Tutaj w tych dużych paczkach znalazłam taką małą paczuszkę. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie pominę. Coś czarnego tu się znajduje. I to i w rozmiarze XL. To jest koszulka i widzicie, ta koszulka tu miała przyjść po prostu już wieki temu. Już nawet nie latem, tylko chyba nawet wiosną. Więc nie wiem, czy jeszcze odnajdę ją w swoich zamówieniach. Tak ona wygląda. Koronka jest taka miła. No a bluzka jest po prostu ze sztucznego materiału, wiecie, no modne są teraz te bluzki w różnych tych sieciówkach i powiem Wam, że taka bluzka w H&M-ie kosztuje 50 zł, a na AliExpress 6 zł, więc nie widzę sensu przepłacania za taką rzecz i w ogóle nie wiem, czy ja będę ją nosić. Następna malutka paczuszka wygląda tak, tutaj jest coś takiego płaskiego. Widzę, że ona już jest otwarta, ja jej nie otwierałam. I tu jest jakiś rozświetlacz, o tak on wygląda. Pudaj. No i nowe kosmetyki już zbieram do testu, właśnie firmy tej Pudaj. Jeszcze chyba podkład ma mi przyjść tej firmy, muszę sprawdzić te zamówienia, bo ja już po prostu... O kurczę. No, lubię takie właśnie rozświetlacze, te takie diamentowe, wiecie, kurde, takie coś na wzór Riany. Takie, no one są bardzo, bardzo błyszczące, no tutaj to po prostu już potrzeba takiego fascynata, takiego błysku, bo to jest naprawdę błysk po prostu taki diamentowy, taki widziany z kosmosu. Następna rzecz wygląda tak. Znowu to jakieś ciuchy, bardzo mało kosmetyków, już w ogóle mi nie wysyłają żadnych kosmetyków. Nie będziemy mieli niedługo co testować, będę musiała wyciągać kurde swoje jakieś kosmetyki z szuflad. Cóż oni, to jakaś czarna rzecz, co to może być? To jest taka czarna sukienka i od razu Wam powiem, że materiał jest okropny. Okropny, taki bardzo sztuczny. Śmierdzi, to w ogóle nie jest takie w dotyku podobne do satyny, tylko po prostu no nie wiem do czego. Na końcu tutaj rękawa jest gumka, no myślę, że sukienka będzie na mnie dobra, w pasie jest gumka, na obrazku był jeszcze dołączony pasek, paska nie ma, no i ta sukienka leci od razu też do, niestety do zwrotu, bo jest okropna i do tego śmierdzi. Następna wielka paka wygląda tak. Już mamy tylko te dwie paczki, także mam nadzieję, że szybko się z tym uwiniemy i zaraz będzie koniec. Następna rzecz jest niebieska. Pewnie też miała być na lato. O, to miała być taka na szelkach sukienka ala jeansowa i powiem Wam, że to miał być jeans, a to nie jest jeans. To jest materiał, to jest takie płótno. To miała być taka sukienka, wiecie, puszczona i będzie na mnie za wielka, bo już to widzę. O, jest taka duża. Gdzie jest pasek do tej sukienki? Nie widzę tu paska.
Nie ma paska? A może jest w kieszeni gdzieś pasek? Może gdzieś w kieszeni jest pasek? Nie ma paska. A widzicie, że szlufki są. Więc gdzieś tu musi być pasek. Zaraz poszukam tego paska. Może on mi tutaj gdzieś spadł. Ogólnie materiał jest fajny. Taki, no taka bawełna. No ale założenie tej sukienki miało być, że ona miała być jeansowa. A to nie jest jeans. Więc piszcie mi w komentarzach, czy mam zakładać spór, czy po prostu wziąć tą sukienkę taka, jaka jest. Zawsze zobaczymy, co Chińczyk odpowie, że na zdjęciach miał być jeans, a to nie jest w ogóle jeans. No i gdzie jest pasek z tej sukienki? Bo nie widzę tutaj. Następna rzecz jest różowa. I to jest bluzka. I tu materiał jest naprawdę świetny. Fajny materiał, taki milutki. Jest on sztuczny, ale miły w dotyku. Taki coś, no nie wiem, co to może być. Jak znajdę metkę, to wam może powiem, bo nie za bardzo znam się na materiałach, no ale 65% koton i 35% poliester. To widzicie, jednak jest różnica w dotyku, jest różnica w wyglądzie, bo ten materiał jest fajny. No i ta bluzka będzie na mnie za duża. Matko! No i widzicie, jaka wielka bluzka? Rękaw jest taki asymetryczny, zobaczcie, tak on wygląda. Tutaj na końcu jest taka falbanka, no ta bluzka mi się bardzo spodobała, ja ją zamówiłam jeszcze przed wakacjami, gdzieś w maju. No ale dlaczego te rzeczy są takie wielkie? Zamówiłam XL i sugerowałam się tabelą. Następna rzecz jest paski. Więc nie dość, że teraz godzinę nagrywam, to teraz będę godzinę zakładać spory. No i robić zdjęcia i wysyłać. Następna sztuczna rzecz. Tragedia. Tragedia, powiem wam, tragedia. Sukienka. Otrzymajcie mnie, ludzie, co to jest za sukienka. Zobaczcie. To jest po prostu, kurde, no nie wiem. Nie dość, że to jest takie cienkie, kurde, że wszystko przez to widać. To pierwsza sprawa. To są takie kratki, to nie są paski. No, materiał jest sztuczny, okropny, po prostu, no, w dotyku masakryczny. Jest taki delikatny, ale kurde, no, to jest po prostu taki stylon, to jest taki fartuch. Piszcie mi w komentarzach, czy wy też macie tak, że jak zamawiacie coś z chińskich stron, to przychodzi wam po prostu z takiego materiału, że nie wiem, nawet nie chcecie tego dotykać, a co dopiero nosić. Gdzie tutaj jest jakaś metka? Zaraz zobaczymy. Widzieliście, no tamta bluzka, super świetny materiał. Nie ma tutaj żadnej metki. A to? Aż to szeleści. Aż to szeleści. O tej sztuczności. Skład. 95 poliester, 5% spandex. Gdzie tu jest spandex, jak to się nie naciąga? Nie wiem, czy to prawda jest, ale poliester to jest tam na pewno. 95%. No i następna rzecz jest czarna. Też o rozmiarze XL. Moja góra rzeczy do oddania już po prostu rośnie. O, i to jest bluzka. Ta bluzka jest taka nietypowa, bo ona ma otwarte tutaj ramiona. Rękawek taki asymetryczny. Zobaczcie, tak on wygląda. Tutaj jest otwarte ramionko. Ja ostatnio polubiłam właśnie takie kształty sukienek i bluzek, żeby właśnie ramiona były otwarte. No jest szansa, że ta bluzka będzie na mnie dobra. Materiał jest sztuczny, ale jest bardzo, bardzo miły w dotyku. Więc ta bluzka tak. I zaraz zobaczymy sobie skład. A akurat tutaj składu nie ma. Też 65% poliester, 35% koton, więc widzicie, tutaj od razu widać w dotyku różnicę w materiale. Bluzka naprawdę bardzo ładna, podoba mi się, widzicie, no w jednej paczce od jednego sprzedawcy. Trzy rzeczy dobre i trzy rzeczy do kitu. Ale właśnie, no na to musicie się naszykować. Jeżeli chcecie zamawiać suchy na AliExpress, no to musicie mieć to na uwadze. Więc najlepiej obejrzeć czyjeś open boxy i zobaczyć, jak ktoś to ma w rękach i jak to naprawdę wygląda. O, i tą sukienkę ja też chyba widziałam u Marty Enjoyment. Tylko on
wkładała ją w innym wzorze i tutaj. Panie pisały pod aukcją, że ta sukienka jest bardzo mała, więc ja zamówiłam w największym możliwym rozmiarze i powiem wam, że ona w pasie jest bardzo mała, więc chyba się nie zapnę, bo tutaj w biuście i na długość będzie dobra. I właśnie panie pisały, że ta część tutaj się nie naciąga, to jest na stałe, tutaj z boku jest zamek, no ale jak tu będzie dla nas za ciasne, kurde, to my się tutaj nie zapniemy. Zobaczcie, jakie to jest wąskie. 60 cm. Bardzo wąskie. Sprawdzimy, zobaczymy. Ale ta sukienka jest ładna. Wzór jest bardzo ładny. To jest taka sukieneczka na lato. Taka przewiewna, bardzo delikatna. Materiał jest taki delikatniusi. Bardzo fajny w dotyku. Więc widzicie, 3 na 3. 3 rzeczy fajne i 3 do kitu. Następna paczuszka wygląda tak. I tu coś ładnego jest. Tu jest coś ładnego. I tu jest jakiś sukienka, sweter czy coś. Tu jest coś z dzianiny. Tu jest coś z dzianiny. O, Jezu, jaka piękna sukienka w stylu Chanel. Piękna jest. I tutaj właśnie też miałam obawę co do rozmiaru. Naprawdę, to jest taki wytłaczany wzór, to jest dzianina, więc ona się naciąga bardzo fajnie. Tutaj te guziki to są tylko dla ozdoby, tutaj nie ma żadnego rozcięcia, więc nie będzie wam się rozchodzić. Ja wam powiem, że zaraz skakuję tą sukienkę. To jest taka sukienka w stylu Chanel. Ja chciałam sobie zamówić tą i taką kremową jeszcze. Ale właśnie bałam się, że rozmiar może być źle opisany, bo tam było, że w biuście naciąga się do rozmiaru 102 i to będzie miało rozmiar 100, około, to jest rozmiar około 38-40. Długość jest taka za kolano, przed kolano lub za kolanko, to zależy jakie jesteście wysokie. I naprawdę wykonana jest cudownie, perfekcyjnie, jest bardzo ładna, ja zaraz po prostu w to skakuję. I zamówię sobie jeszcze tą drugą, kremową. Widzicie, to jest taki styl glamour, to jest taki styl elegancki. No jak wam się podoba ta sukieneczka? No to jest po prostu sztos dzisiejszego, otwieramy. To jest najlepsza sukienka w dzisiejszym open boxie. No i tutaj są chyba kolejne bity. To już ostatnia paczka na dziś. Zobaczymy, co tu będą za buty. Pewnie jakieś sandały, które miały być latem. Tak. Powiem wam historię tych butów. Bo takie buty kiedyś miała moja mama, podobne. Zamówiła sobie na Huelle czy Bonprix, jakimś właśnie katalogu wysyłkowym. Takie właśnie zamszowe, takie z takim wzorkiem. Piękne są te buciki. No Boże, one są cudowne. Nie zgodzicie się ze mną, że te buty są cudowne i to są od tego samego sprzedawcy, od którego były tamte glany. Więc robi naprawdę bardzo fajne buty. No i widzicie, i tutaj już wzięłam rozmiar 37. Podeszła jest taka kauczukowa. No i nie skończyłam wam o tych butach. I po prostu moja mama ma większą stopę od mojej. Ona miała te buty w kolorze takim szarym i moja koleżanka miała dokładnie stopę w rozmiarze nogi mojej mamy, więc podkradałam jej te buty, chowałam w skrzynce na liczniki u mojej koleżanki w bloku i jak ona szykowała się na dyskotekę, to po prostu brała z tego licznika te buty mojej mamy. No i spotykałyśmy się gdzieś po prostu w umówionym miejscu i ona po prostu miała już te buty. Bo wiecie, musiałam podkraść mamie te buty, bo to były drogie buty kupione, wiecie, z katalogu wysyłkowego. No i ona je oszczędzała, sama nie nosiła, no a tu niestety córcia użyczała koleżankom jej butów, żeby sobie mogły potańczyć. A nie chciałam, żeby mama widziała, że ja te buty gdzieś niosę, wiecie. Więc no... Taka nasza była skrytka w liczniku, w skrzynce na licznik. No ale te buty po prostu wyglądają świetnie, są bardzo mięciutkie, ta podeszwa jest mięciuteńka. Na pewno na lato będą idealne, bo mają tutaj wszędzie dziurki. Są wykonane z takiego mięciutkiego zamszu, więc idealnie.
Ja je tutaj odkładam, bo jeszcze jedna para tutaj się znajduje. I to też są takie buty teraz na jesień. Bardzo modne teraz. Ja zastanawiałam się, czy ja potrzebuję w ogóle takich butów, ale stwierdziłam, że jeżeli mam szansę zamówić sobie, wiecie, ze zniżką, za jakieś bardzo małe pieniążki, takie buty, to po prostu skorzystam. I zamówiłam sobie takie oto mokasynki. Jeśli chodzi o mokasyny, to mam również taką historię z takimi mokasynami. Jak miałam około 13 lat, chodziłam gdzieś do 7 klasy szkoły podstawowej, to modne były takie buty lakierkowane, takie lakierki. Też tego typu buty, tylko do szpica i po prostu z jakąś kokardką, z jakimś pierdołkiem, tylko musiały być na wysoki połysk, musiały być lakierowane. No i wiecie, no to co jest modne w sezonie, to po prostu jest zazwyczaj drogie. I mój tato zawsze był bardzo praktyczny i na zakończenie roku ja miałam przygotowany strój, wiecie, na akademię, ja zawsze występowałam na apelach, bo mam bardzo donośny głos, więc nauczyciele to wykorzystywali, nie musiałam mówić przez mikrofon, no i musiałam mieć jakieś, wiecie, bardzo ładne ubranie. No i marzyłam po prostu o takich butach, lakierkach, o takich białych z taką kokardką, żeby one mi się tak błyszczały. No a tak jak wam mówię, mój ojciec był bardzo praktycznym człowiekiem i nie chciał kupić mi takich butów, bo wiedział, że po prostu takie buty są tylko na jakieś wyjątkowe okoliczności, że one mi się nie przydadzą po prostu na inne okazje. No i kupił mi takie mokasyny. Pamiętam doskonale te mokasyny, one były białe, właśnie nie były do szpica, tylko miały noski okrągłe i tutaj miały takie, taką ozdobę, nie miały takie jak te, takie blaszki, tylko po prostu z materiału wstawione takie poszarpane jakby niteczki. Ogólnie buty były bardzo ładne, podobały mi się, no ale niestety, no, nie były to lakierki, więc... praktyczność wygrywa. Tatuś kupił mi mokasynki, więc ja sobie teraz też zafundowałam takie mokasynki. Te są w takim kolorze beżowym. Podeszwa jest kauczukowa, bo jest taka bardzo miękka, nie jest twarda. Lekki obcas, w środku jest wkładka bardzo, bardzo mięciutka, także na pewno będzie wam wygodnie. Powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz, że wszystkie buty, jakiekolwiek bym nie miała, zawsze obetrą mnie tutaj. To jest normalne. Pierwsze ubranie, zawsze noga obtarta, więc mam już plastry, szola i naklejam sobie po prostu napięty dla zabezpieczenia. Ale te mają tutaj takie, widzicie, zgrubienia. Te buty kosztowały, zdaje się, 40 zł. Ja się przyszykowałam właśnie już do jesieni, widzicie, zamówiłam sobie te i tamte buty już dużo, dużo wcześniej. Skorzystałam z promocji na AliExpress, miałam też kupony od sprzedawców, także takie oto buty sobie zakupiłam. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Te buty są naprawdę świetnie wykonane. No ale hicior dzisiejszego odcinka to to. No to, to po prostu będę chodzić w tych butach po prostu 24 godziny. I ich nie ściągnę. Więc takim oto akcentem kończymy dzisiejsze open box. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście, że zdążyłyście wypić, co tam miałyście do picia. No ja mam tutaj winko półwytrawne. Więc nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę kręcić jakieś filmy. Chciałabym, żebyście miały filmy w zapasie. Ja ostatnio bardzo dużo pracuję. No i niestety nie znajduję czasu w tygodniu, żeby siąść i nagrać dla was jakiś film. Ja mam w głowie nowe filmy. Ja wiem, o czym chcę do was mówić. Wiem, jakie mają być te nowe filmy. No ale niestety na wszystko potrzebujemy czasu. Tak jak mówię, czas to pieniądz. Ja tego czasu w tej chwili naprawdę nie mam, więc proszę, wybaczcie mi to. A dziś żegnam się z wami serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że kochacie jesień tak samo jak ja. Pamiętajcie tylko o subskrypcji, zostawianiu łapki w górę i piszcie w komentarzach, jaka rzecz podobała wam się najbardziej i co z chęcią chciałybyście przetestować, ubrać, przymierzyć, zakupić.
Żegnam się z wami. Pa, pa.